Witam. Dziś porozmawiamy o pewnej czynności, którą wykonuje wiele osób, nawet nie zdając sobie sprawy, jak to niszczy komórki mózgowe. Opowiem Wam o pewnym eksperymencie, który miał po prostu przerażające wyniki. I powiem też, jakie kroki warto poczynić, jeżeli pewne objawy zauważycie Państwo u siebie. Ja się nazywam Natalia Samarcy, jestem naturopatą. Państwo jesteście na kanale Zdrowia, Uroda i Fitoterapia. To rozmawiamy o naturalnych sposobach wspomagania organizmu, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli takie tematy Was interesują. A mowa dzisiaj będzie przede wszystkim o dopaminie. Dopamina to jest pewien neuroprzekaźnik, który jest produkowany przez nasze ciało w komórkach mózgowych oraz w korze nadnerczy. To jest neuroprzekaźnik, który odpowiada za nasz ogólny stan organizmu. O za nasze emocje, za to, czy jesteśmy uśmiechnięci, radośni, szczęśliwi. Może słyszeliście takie pojęcie motylki w brzuchu. Właśnie kiedy czujemy te motylki w brzuchu, no to znaczy, że dopamina się produkuje. Ona odpowiada za to, czy w ogóle nam się chce, czy chce się nam cokolwiek robić, czy chce się nam cokolwiek mieć, czy w ogóle chce się nam żyć. I właśnie od tego. Na jakim poziomie w naszym organizmie jest dopamina, czy jest na stałym poziomie? Czy ona po prostu wyprodukuje się, podskoczy do góry i spadnie gwałtownie? Od tego zależy. Czy my rano będziemy się budzić w dobrym nastroju, z planami na cały dzień i będziemy się cieszyć, czy po prostu będziemy wstawać smutni bez jakiegoś powodu i będziemy mówić, że w ogóle nam się nic nie chce. Teraz Wam opowiem pewien eksperyment, który był przeprowadzony na szczurach, a później zrobimy taką analogię do naszego życia, żebyśmy widzieli na co warto zwracać uwagę i żebyśmy nie skończyły jak tamte szczury. Oto eksperyment. W latach 50. zeszłego stulecia naukowcy. Chcieli sprawdzić, jak szczury będą reagować w sytuacji, kiedy będą im stymulować te punkty w mózgu, które odpowiadają za produkcję dopaminy i za odczuwanie przyjemności. Szczuram podłączyły do mózgów pewne elektrody i w momencie, kiedy szczur naciskał na dźwignię, przez elektrod była wysyłana informacja, taki impuls, żeby dopamina wyprodukowała się, a szczur poczuł przyjemność. I co się okazało? Szczury, kiedy załapały ten mechanizm, tak bardzo chciały cały czas dostawać dopaminy, że cały czas naciskały na dźwignię. Bo w momencie, kiedy naciskały, był wyrzut dopaminy w ciele, szczur odczuwał przyjemność, ale po takim mocnym wyrzucie, później dopamina spadała i szczur odczuwał przygnębienie. Znowu chciał się czuć lepiej, znowu naciskał na dźwignię. I po prostu powodował, że cały czas ta dopamina była pompowana przez jego własny mózg do jego organizmu. Okazało się, że nawet 90% czasu szczury spędzały przy naciskaniu na tą dźwignię. Już nie chciały ani jeść, ani pić, ani spać. Po prostu padały z wyczerpania. Tylko po to, żeby ciągle dostawać zastrzyk dopaminy. Dokładnie tak samo rozwija się mechanizm uzależnienia u człowieka. Ludzie też chcą ciągle otrzymywać przyjemność i potrzebują dopaminy. I dlatego stosują takie środki, które wywołują wyrzut dopaminy. A co ten wyrzut wywołuje? Czy państwo znacie kogoś uzależnionego, na przykład od palenia papierosów? Od alkoholu, od narkotyków, od siedzenia przy komputerze, od siedzenia w komórce, od jedzenia słodkich potraw, od cukru, bo okazuje się, że są takie produkty spożywcze i takie czynności w naszym życiu, które zastrzyk dopaminy dają naszemu organizmowi. No właśnie, to jest cukier, kakao, kofeina, narkotyki, alkohol, papierosy seks, hazard, siedzenie przy komputerze lub przy komórce. Bo okazuje się, że oprócz tych czynności tych produktów spożywczych. Jeszcze na przykład nagroda wywołuje dokładnie taki sam efekt. Dlatego ten centrum w mózgu, które produkuje, dopaminy też jest nazwane centrum nagrody. Na pewno państwo wiecie, że dziecko w szkole, jak dostaje dobre oceny, no to co odczuwa? Taką satysfakcję, przyjemność, jest szczęśliwy, ma taką radość w sobie i ma motywację, żeby dalej coś robić. Człowiek, który się zajmuje sportem, też kiedy ma jakieś osiągnięcia, też czuje taką motywację, żeby dalej ćwiczyć, żeby jakieś nowe efekty mieć dodatkowe. I nagrodą w naszych czasach dla wielu osób też jest Pochwała. Kiedy inna osoba zrobiła Ci komplement lub za coś Cię pochwaliła. I dlatego te sieci społecznościowe, osoby, które siedzą w sieciach społecznościowych, które piszą tam różne posty, zamieszczają jakieś fotki, ciągle czekają, że ktoś to polajkuje, że ktoś powie, że ale fajnie wygląda, że ktoś zrobi komplement. Dlaczego? Bo wtedy czuje tą przyjemność, ten zastrzyk dopaminy w organizmie. Dodatkowo na Taki wyrzut dopominy wpływa coś nowego, jakaś nowa informacja. Dlatego bardzo często, my dorośli, jesteśmy uzależnieni od różnych wiadomości, nowości. I to nieważne, czy to będzie nowość pozytywna, czy negatywna. Dlatego też lubimy oglądać seriale, filmy, bo coś się dzieje, coś nowego i to ludzi wciąga, to po prostu uzależnia. I w obecnych czasach pojawiła się nowa. Sieć społecznościowa. To jest TikTok. Małe, krótkie filmiki. Ogrom informacji i naukowcy, szczególnie osoby z dziedziny psychologii alarmują, że to niesamowicie niszczy mózg z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest cały czas taki wyrzut dopaminy. Dopamina się wyrzuca, człowiek czuje przyjemność, on w tym siedzi, ale to jest taki mocny wyrzut, który za chwilę spada i znowu jest potrzeba. I ludzie nie mogą się oderwać, siedzą w tych sieciach społecznościowych i przeglądają i przeglądają, zapominają o Życiu, o swoich obowiązkach. Znacie takie osoby? Natomiast to jest tylko jeden aspekt. Co się działo ze szczurami w eksperymencie, kiedy naukowcy postanowili odłączyć im dostarczanie dopaminy? Niezależnie od tego, naciskał szczur na tą dźwignię, czy nie naciskał, po prostu nie były wysyłane impulsy do mózgu. I wtedy szczury wpadały w taką letargię. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy nagle to, od czego jest uzależniony, jest mu odebrane? Wpada w apatię, nie może funkcjonować, wpada w depresję i zamyka się kółko. Jak wpada w depresję, to czego chce? Chce wrócić do tej przyjemności i znowu wraca do tego nałogu. I dlatego tak ciężko jest ludziom z tego nałogu wyjść. I jest jeszcze jeden bardzo mm, negatywny aspekt. Aspekt przyswajania informacji. To dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i małych dzieci. Dzieci, którzy siedzą w sieciach społecznościowych. Zobaczcie, co się dzieje na TikToku. Specjaliści mówią, że w momencie przeglądania TikToka na przykład, czy to innych sieci społecznościowych, czy to będzie Facebook, czy to będzie Instagram. Człowiek w ciągu 15 sekund może sobie przywinąć z 10 filmików, to znaczy 10 absolutnie różnych tematów. Gdzieś tu przywinie się albo zdjęcia, albo wideo, przeczyta jakiś tytuł. Nasz mózg musi przytworzyć ten ogrom informacji w małych dawkach. Nam się wydaje, że przecież ja się na tym nie skupiam, ja tylko wybieram to, co mi się podoba i to oglądam lub to czytam. No ty się nie skupiasz, ale twój mózg. Dostał tą informację, co on teraz musi z tym zrobić? On musi to posegregować, odfiltrować i tak zapychamy te nasze komórki mózgowe, że później nie jesteśmy w stanie normalnie się skupić. I ten problem szczególnie występuje u dzieci, bo nie są w stanie usiedzieć spokojnie w miejscu, nie są w stanie coś przeanalizować, dłużej posiedzieć przed, jakim, przed jakimś tematem. Dlatego kochanie trzeba na to zwrócić uwagę, że dopamina w takich dużych ilościach, w takich wyrzutach nie jest nam potrzebna. My musimy utrzymać jej odpowiedni poziom, owszem, bo ona jest dla nas ważna. Ona odpowiada za ogromną ilość funkcji i za naszą psychikę i za nasz stan fizyczny no oprócz tego to jest neuroprzekaźnik ma ogromny wpływ na poziom hormonów w naszym ciele na, szczególnie na hormony płciowe także to jest ważny neuroprzekaźnik ale zależy w jaki sposób jest dostarczany i teraz co tu można zrobić jeżeli odstawianie tych wszystkich czynników powodujących skoki no wywołuje taką apatię i depresję właśnie trzeba nauczyć się Stabilnie utrzymywać poziom poprzez komunikację z naturą i poprzez prawidłowe odżywianie się, bo w naszym ciele będzie się produkować dopamina pod wpływem spożywania białka. Spożywajmy jaja, ryby, migdały, bo powodują, że powolno uwalnia się. Ta dopamina nie jest wyrzut, tylko powolne uwalnianie się i długie utrzymywanie się. Oczywiście, żeby dobrze ta. Dopamina była przetwarzana, jest nam potrzebna odpowiednia ilość witaminy D, odpowiednia ilość witaminy C, odpowiednia ilość magnezu. Dlatego czasami ta suplementacja jest wskazana. Natomiast jest jeden po prostu niesamowity, naturalny sposób, który pomaga wyjść z takiego mocnego uzależnienia, np. jak chcecie usiąść na detoks cukrowy albo zrobić sobie detoks dopaminowy ogólnie chcecie odzwyczajać się od tych sieci społecznościowych i potrzebujecie takiego zastrzyku energii, pozytywnej energii, żeby mieć tą siłę i tą motywację. I takim sposobem jest zimna woda. Kąpiele, takie zanurzenie się w zimnej wodzie na jedną, dwie minuty, powodują, że zaczyna uwalniać się dopamina w naszym ciele i to się nazywa stan przedłużonego uwalniania, że nie tylko powoli się uwalnia, tylko utrzymuje się przez kilka godzin, a nie kilka sekund czy minut i nie spada. I o to właśnie chodzi. Kontakt z naturą, zimna woda, zimna kąpiel. Owszem, są osoby, które powiedzą no nie ma takiej możliwości, źle się czuje w zimnie albo na przykład osoby, które nawet mają przeciwwskazania, są bardzo mocno wyżębieni to po prostu stosujcie zimny prysznic. Niech to na początku nie będzie dwie minuty. Niech to na początku będzie kilka sekund. Na zakończenie kąpieli takiej porannej lub wieczorem, jeżeli bierzecie prysznic, po prostu kilka sekund jeszcze na zakończenie obleć się taką zimną wodą. Zobaczycie, jaki przepływ energii dostaniecie, jak lepiej poczuje się ciało. I oczywiście niesamowicie pozytywnie działa uziemienie. Po prostu Chodzenie na bosaka po ziemi, po trawie, po piasku, po jakichś kamyczkach. Natura jest dla nas ratunkiem. Niestety o tym zapominamy. Niestety takie są teraz czasy, że to, co kiedyś dla naszych przodków, to było po prostu normą życia, oblewanie się zimną wodą i chodzenia na bosaka. No to dla nas teraz to są sposoby na kurację, terapię naturalne, ale przynajmniej to zróbmy dla siebie, dla swojego zdrowia i dla zdrowia naszych dzieci. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Napiszcie, co na ten temat myślicie. A ja życzę Wam dużo, dużo zdrowia. I do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.